Zanim Państwa oczom ukaże się bardzo sympatyczna para prowadzących, to zamierzamy pokazać najpierw wizytówkę miejsca, w którym jesteśmy. No co to za miasto? Ano Kraków. Kraków i dokładnie krakowskie Błonia, czyli kolejna odsłona Scandi Maratonu Lang Team. Imprezy skrojonej absolutnie dla każdego. Tutaj będzie mógł wystartować i maluch, i starszy pan, i starsza pani. Zatem ci, którzy siedzą przed telewizorami, a są w Krakowie, mogą jeszcze tu przyjść i popedałować. Nawet jeżeli nie na tych dystansach przygotowanych przez organizatorów, to z pewnością na trenażerach, czyli akcja Pozytywne Obroty, o której będziemy mówili w dalszej części. Piękna sobota, proszę Państwa. Bardzo jest nam miło, że spędzą ją Państwo z telewizją regionalną. Jola Wiszniewska. Bogusław Solecki. Zapraszamy gorąco na emocje, a tych emocji w Krakowie nigdy nie brakuje, bo to jest miasto, które jest immanentnie związane z polskim kolarstwem. Nie tylko Tour de Pologne, ale przede wszystkim Scandia Maraton Lang Team, jeśli chodzi o ten okres. Tour de Pologne będziemy mieli w sierpniu, a teraz mamy Scandię, maraton i kolejną piękną, słoneczną odsłonę tego wyścigu. Sprawdzałeś, czy padł rekord, czy jest więcej zawodników niż w zeszłym roku? Zdecydowanie. Szykuje się 2000 ludzi tutaj na starcie, zatem absolutny rekord wszechczasów dzisiaj. Ja może pójdę do Czesława Langa. No właśnie, sprawcę u całego zamieszania przecież jest Czesław Lang, więc proszę Państwa, oddajemy głos królowi rowerów. Czesław Lang z nami. Czesław już przygotowany w stroju kolarskim. Dzisiaj tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą na początku tego wyścigu przekazujemy naszym telewidzom, jest frekwencja, czyli mamy w końcu rekord, blisko 2000 ludzi tutaj na starcie w Krakowie. No czegoś takiego jeszcze nie było. Tak, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ taka idea była, żeby jak najwięcej ludzi zachęcać do jazdy na rowerze, do zdrowego trybu życia. No i to się spełnia, marzenia się spełniają. Widać, jak wielkie zainteresowanie jazdy Polaków na rowerze. Widać, że najmłodszy uczestnik miał tutaj około 3 latek, najstarszy ponad 80, wszystkie przedziały wiekowe i naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało nam się to zrealizować. Wydawać by się mogło, że ta trasa w Krakowie jest płaska, ale nic bardziej mylnego. Tutaj ci, którzy jeżdżą, wiedzą, że można się naprawdę potwornie zmęczyć. No tak, w Krakowie to są przecież takie tutaj podjazdy. Od samego startu mamy podjazd prawie 20%, cały czas interwał, ciężka, wymagająca trasa. No ale ludzie szukają takich wyzwań, naprawdę szukają takich wyzwań. Też jest tak, że każdy może swój dystans dobrać, każdy może jechać swoim tempem, prawda? Czyli tutaj oczywiście jest wielka rywalizacja, ale też wszystko w ramach rozsądku. No właśnie, poza ściganiem kolarzy amatorów mamy także branżowe Mistrzostwa Polski. Mieliśmy już Mistrzostwa Polski dziennikarzy, energetycy, także strażacy, którzy są dzisiaj z nami i trenują przed Bukowiną Tatrzańską. Tak, trenują przed Bukowiną Tatrzańską, trenują przed Passo Pordoi. Wyjeżdżamy do Włoch, tam też będzie taki etap na rowerach szosowych. Jesteśmy tutaj na szosówkach i cieszę się bardzo, że właśnie, że oprócz rowerów górskich dochodzą również rowery szosowe. Coraz większe zainteresowanie na rowerach szosowych. No i mówię, to poszerza jeszcze większą gamę tych, którzy chętnie jeżdżą na rowerach. Panowie, króciutko, językiem kolarskim, noga podaje dzisiaj? Podaje, noga podaje. No i o to chodzi. I takiego uśmiechu życzymy również na mecie. Dzisiaj udanego treningu, a potem bardzo dobrej formy podczas tego etapu w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie będziecie wy, strażacy, rozgrywali swoje Mistrzostwa Polskie. A my przenosimy się do Joli Wiszniewskiej. Tak to jest, proszę Państwa, z wielkimi, wspaniałymi imprezami sportowymi, że one nie są możliwe tylko, jeśli ktoś ją sobie wymyśli. Musi być jeszcze ogromne wsparcie i tym wsparciem od lat jest Scandia. Agnieszka Lubowiecka ze Scandii, która opowie nam teraz, jak to jest, że u Was jest tak sportowa ekipa, można powiedzieć nawet rodzina rowerowa w Waszej firmie, że oprócz tego, że organizujecie to wszystko, to jeszcze tutaj wszyscy są, wszyscy razem jadą, a potem wskakują na trenażery i jeszcze dobijają pozytywne kilometry, pozytywne obroty. O to, aby zbierać pieniądze. Scandia zainwestowała w rower już 9 lat temu. Wspieraliśmy Czesława w organizacji Tour de Pologne. Postanowiliśmy zorganizować też coś dla amatorów kolarstwa, Scandia Maraton Lang Team. I ta pasja przełożyła się również na naszą firmę. Prezes jest wielkim ambasadorem kolarstwa, sam startuje. Zakręcił pracowników, ich rodziny, znajomych. Teraz drużyna liczy ponad 120 osób. Wszyscy jeździmy. To jest świetny team building i naprawdę też fajnie dzięki temu się prowadzi biznes, więc te sportowe wartości przenosimy do świata finansów. To jest bardzo dobre hasło i mówi o nas całą prawdę. Piękne jest też to, proszę Państwa, że to nie jest sama sztuka dla sztuki, że tu nie chodzi tylko o to, żeby dojechać do mety, bo każdy oprócz tego, że osiągnie sukces na tej mecie, bo dojedzie, to jeszcze pomaga innym. Powiedzmy kilka słów o tych kilometrach pozytywnych, o tych pozytywnych obrotach i na prawdziwych rowerach, i na trenażerach. Mamy akcję Pozytywne Obroty już drugi rok, bo w zeszłym roku rzeczywiście bardzo się sprawdziła. Zebraliśmy ponad
200 tysięcy i kupiliśmy 80 rowerów, także naprawdę warto. W tym roku postanowiliśmy zmienić troszeczkę cel. Edukujemy dzieci w szkołach, które są na obrzeżach miast, do których droga jest bardzo kiepsko oświetlona, dzięki Dorocie Stalińskiej, która prowadzi Fundację Nadzieja. Wyposażamy je w odblaski i każdy kilometr przejechany na trasie przez zawodników i tutaj na rowerach stacjonarnych przeliczamy na pieniążki, zbieramy to wszystko razem i Dorota po każdym maratonie jedzie do tej szkoły i edukuje z bezpieczeństwa, bo nie wystarczy dzieciaki wyposażyć w gadżety. Trzeba je przede wszystkim przeszkolić z tych bezpiecznych zachowań. Dzięki, Agnieszka. Cały dzień będziemy dzisiaj razem spędzać. Proszę Państwa, tuż przed startem przyglądaliśmy się i rozmawialiśmy z zawodnikami. Proszę zobaczyć, jakie były emocje. W Skandia maratonach startują całe rodziny i Iza Dudek z córkami Kasią i Olą z uśmiechem na twarzy. Tak jest, zgadza się. Bardzo fajna impreza, świetnie jeśli chodzi o organizację, bardzo fajne nagrody, bardzo fajna impreza dla dzieci i generalnie dla całych rodzin. Jak to jest, te dzień wcześniej emocje narastają? Oczywiście już tydzień wcześniej narastają, przygotowujemy się, jeździmy sobie w weekendy na rowerach, dziewczyny też, dodatkowo bierzemy udział w Mini Tour de Pologne, która jest imprezą dedykowaną dla dzieciaków. Też rewelacja, rewelacyjna organizacja. Bardzo fajnie, bardzo lubię tutaj. Dzisiaj jedziecie razem czy oddzielnie? Ja się ścigam, dziewczyny z tatą jadą w paradzie rodzinnej. To do zobaczenia na mecie. Dziękujemy. Zbigniew Domżalski, można powiedzieć stały bywalec Skandia Maratonu. Stały bywalec każdej imprezy rowerowej, bo sport to zdrowie. I fanatyk dwóch pedałów rowerowych oczywiście. Dlaczego więc warto jeździć? Po pierwsze, chociażby tylko, żeby mieć mniejsze ciśnienie. Także zawsze na rowerze ciśnienie jest mniejsze, bez względu na to, jaka jest sytuacja geograficzna w kraju. A tak w ogóle, no, po to, żeby było wesoło, tak? Spotyka się ludzi, spotyka się byłych kolarzy, takich jak Lech Piasecki, Zbigniew Krzeszowiec. Jest miło się z nimi zmierzyć, chociaż jak oni robili wyczyn, to człowiek pracował, a teraz może trochę rekreacyjnie z nimi pojeździć. Także po to, żeby było wesoło, zdrowo i żeby popularyzować taki zdrowy tryb życia w naszym kraju. A jak to się u Pana zaczęło? U mnie? No, pierwszy rower to był Bobo, chyba miałem 4 latka. I od razu jeździłem bez bocznych kółek, bo nie umiałem się doczekać na taty, aż wróci z pracy. Także trochę kolana poczaskane, ale się jeździło. No a potem piłka nożna, jak każdy chłopak, powiedzmy w wieku tam 30 paru lat z powrotem na rower, ale to głównie były wtedy zwiedzanie krajów jeszcze demokracji ludowej, potem już zachodu, ale na rowerze. Także byłem w Paryżu, byłem praktycznie prawie że cała Europa, no może poza Skandynawią. Życzę dzisiaj dobrego wyniku sportowego. A nie będę dziękował, żeby nie zapeszyć, ale najważniejsze, że człowiek dojedzie do mety, nieważne na którym miejscu. Aleksandra i Dariusz Królicy, a więc kolejna rodzina na starcie Skandia Maratonów. No i widzę uśmiech na twarzy, to jest chyba najważniejsze podczas takich imprez. Tak, impreza jest super, jeździmy od lat na Skandię, pogoda dzisiaj dopisuje, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Ola, jak to było? Tato namówił? W sumie jeździmy już tyle lat, że nawet nie trzeba mnie namawiać, także wspólna decyzja. Podczas Skandia Maratonów to jest jeden dystans, jedziecie wspólnie, pomagacie sobie, bawicie się, czy tutaj jest sport to, co się liczy? W tym roku będziemy się bawić. W poprzednich latach Ola wygrywała klasyfikację generalną, więc była walka sportowa, a dzisiaj spróbujemy pobawić się, pomóc komu trzeba będzie na trasie. Jak się zaczęła Wasza przygoda z maratonami? No, zaczęła się, jak Ola miała 5 lat, na zawodach lokalnych. Później były właśnie Cyklo Karpaty, była Skandia, no i jeździmy już 15 lat na zawodach. Do zobaczenia na mecie. Dziękujemy. Krakowskie Błonia, miejsce magiczne, nie może tu dzisiaj Państwa zabraknąć. No zdecydowanie nie. Rekreacja na sportowo w najlepszym krajowym wydaniu. Oczywiście do Krakowa będziemy wracali i to już wkrótce. 12:48, telewizja regionalna, czekamy na Państwa.